Koszkiew to pierwsza od strony Krakowa warownia na szlaku Orlich Gniazd. To niegdyś również pierwszy popas strudzonych drogą rycerzy, miejsce średniowiecznych biesiad. Synowie Jana Zaklickiego, herbu Syrokomla, stąd wyruszali pod Grunwald. Tam poznano ich już pod nazwiskiem Koszkiewickich. Tak może wyglądała rycerska uczta po ich powrocie. Leje się piwo i miód, na ruszcie piecze się mięsiwo. Zacnych niedźwiedzi poproszę o powstanie. Wiwat, familia Żubrów! I... Wiwat, familia Żubrów! Wiwat, familia Niedźwiedzi! Nie rozbijamy szkła. Dziękujemy pięknie, usiądźcie, waszmościowie. Wśród krużganków można cieszyć się śpiewem i dworskimi tańcami, które z pewnością urządzali w swojej pięknej siedzibie kolejni właściciele – Ługowscy, Weslowie, Wodziccy. Kiedyś ucztowali tu monarchowie. Michał Jordan, łowczy koronny, wyprawił przyjęcie dla Augusta III. Jedzono, pito i popuszczano pasa, jak to za sasów. Warto skorzystać z okazji i dać ponieść się zabawie. Chłonąć zaczarowaną atmosferę 600-letnich murów. Murów, które w XIX wieku zmieniły się w ruinę, aby po 200 latach znowu podnieść się i górować nad piękną doliną Prądnika. Zamek w Koszkwi ożył dzięki nowemu właścicielowi Jerzemu Dolimierskiemu. Potomek dawnych właścicieli przez ostatnie lata zrekonstruował mury obronne dolnego zamku, basztę, dziedziniec i ganki wokół murów. Do walki na miecze potrzebna jest siła i zręczność. Straszliwa to broń. By bić krzyżaków i inne obce wojska, a tych w historii Koszkwi i Polski nie brakowało, trzeba ćwiczyć. Nieraz zapewne młodzi koszkiewiccy i kolejni właściciele tego orlego gniazda organizowali turnieje rycerskie na zamkowym dziedzińcu, aby pochwalić się damom swoimi umiejętnościami. Teraz, w odnowionym zamku, nasi goście mogą przeżyć to sami. Patrzcie, panowie, jak dzielny skutek tego wina już się me serce weselić poczyna. W zamku powstał hotel i komnaty mogące służyć za pomieszczenia konferencyjne i sale balowe. Po nocy spędzonej na szalonej zabawie lub po pracowitym dniu biznesowych spotkań miło jest zasiąść w salonie. Zamkowa kuchnia oferuje doskonałe posiłki. Grube mury zapewniają gościom miły chłód w upalne dni, a przytulne ciepło w jesienną szarugę i mroźne zimy. Wiele bajek kończy się słowami i żyli długo i szczęśliwie, a ja na weselu byłem, miód i wino piłem. Jeśli chcemy, żeby jeden z najważniejszych dni w naszym życiu zapisał się także w pamięci jego świadków, jak bajkowa zaczarowana uczta, sprawi to zamek w Koszkwi. Goście weselni z pewnością będą się dobrze czuli na sporym, lecz przytulnym dziedzińcu. Miło im będzie siedzieć przy suto zastawionych stołach w zamkowych komnatach i tańczyć na marmurowej posadzce. W czterech luksusowych apartamentach może tu mieszkać 12 osób.
urzekający widok, stylowe meble, dawny wystrój wnętrz sprawią, że każda z pań poczuje się księżniczką, a każdy mężczyzna rycerzem. Koszkiewski Hotel to dobry pomysł na weekend. Otoczenie starego parku, który widać z okien, pozwoli zapomnieć o wielkomiejskim zgiełku. Z drugiej zaś strony, w razie potrzeby, wszystkie dobrodziejstwa techniki i cywilizacji są pod ręką. Każdy apartament ma dostęp do internetu. Łazienki są luksusowo wyposażone, mimo że nie znano w dawnych wiekach tego rodzaju wygód. Wynalazkiem ostatnich czasów jest też zainstalowany w zamku antyalergiczny centralny odkurzacz. Rzecz ważna dla zdrowia niektórych gości. Zamki pełniły w średniowiecznym świecie wiele różnych funkcji. Były ośrodkami lokalnej administracji, mieszkalnymi rezydencjami władców, zajazdami dla podróżującego rycerstwa i warowniami obronnymi. Dawały schronienie ludności w czasie wojen. W czasie pokoju ściągali tu wędrowni artyści, by zabawiać dwór. Zamki pełniły też rolę swoistego skarbca, nie tylko dla garnców złota, ale i dla cennych przedmiotów, dzieł sztuki i myśliwskich trofeów, skór, rogów, wypchanych zwierząt. Bogactwo dawnych wieków wciąż inspiruje. Dziś w Koszkwi można się nie tylko bawić, słuchać koncertów, radzić w interesach czy spotykać towarzysko. Zamek otwiera swoje podwoje i oferuje przestrzeń dla dowolnych działań. Na przykład wystawy takiej jak ta, prywatnej kolekcji trofeów przywiezionej z polowania w Republice Południowej Afryki. Zachęcamy do korzystania z naszych wnętrz i organizowania nie tylko wystaw, ale i spektakli, działań parateatralnych, pokazów światło-dźwięk, a także pikników, gier terenowych i gier fabularnych. Zwłaszcza te ostatnie, prowadzone w zamkowej scenerii, nabierają szczególnego uroku. Goście zamku w Koszkwi mogą korzystać z wielu sportowych i towarzyskich zabaw. Na długiej liście proponowanych atrakcji są m.in. przejażdżki bryczką. Dzięki pobliskiej stadninie koni można wybrać się na spacer po malowniczej okolicy leśnymi drogami. Łyk świeżego powietrza i podziwianie malowniczych widoków z powozu to atrakcyjna oferta dla mniej sportowo nastawionych gości. Ci, którzy opanowali konną jazdę, mogą wybrać się w teren wierzchem i to zarówno latem, jak i zimą. Zamkowe wzgórze jest bowiem otoczone pełnym starych drzew, romantycznych alei i tajemniczych leśnych ścieżek parkiem. Szalone galopy po ośnieżonych łąkach usatysfakcjonują wszystkich miłośników konnej jazdy. Szampańska zabawa murowana. Zimą goście zamku mogą wziąć udział w kuligu i podziwiać uroki jurajskiego pejzażu z sań. Gospodarze sprawią, że nawet siarczysty mróz nie przeszkodzi gościom w zabawie i nie ochłodzi ciepłej atmosfery spotkania. Po zimowych przejażdżkach dobrze jest się rozgrzać i zjeść coś smacznego. W osłoniętym od wiatru miejscu można upiec kiełbaskę i napić się na przykład grzanego wina. Zamek w Koszkwi to doskonałe miejsce na urządzenie eleganckiego wesela, zorganizowanie konferencji, spotkania czy po prostu na weekendowy wypoczynek. Koszkiew leży tylko 13 km od Krakowa.